Panie profesorze, druga konferencja nadciśnienia tętniczego i druga, na której jest pan obecny, jest pan w Radzie Naukowej Konferencji, a mimo to jest pan przecież przede wszystkim związany z centralnymi ośrodkami. Co jest takiego ważnego tu w Olsztynie, że drugi rok z rzędu przyjeżdża pan do nas, żeby mówić i przestrzegać przed nadciśnieniem tętniczym? Panie redaktor, przede wszystkim bardzo serdecznie witam. Dziękuję za kolejne zaproszenie do udziału w konferencji. Liczymy, że będzie to już tradycja przez co najmniej kilka najbliższych lat i wszystko na to wskazuje. Pani redaktor, bardzo dobre pytanie, bo nawiążę do okresu sprzed 3 lat, kiedy zostałem konsultantem krajowym w dziedzinie hipertensologii i kiedy zorientowałem się, że w Polsce, w naszej dziedzinie jest dosyć trudna sytuacja, wyrażająca się między innymi brakiem we wszystkich województwach konsultantów wojewódzkich. Tak się złożyło, że właśnie województwo warmińsko-mazurskie było jedno z takich obszarów w Polsce, i zacząłem zastanawiać się, zasięgnąłem lokalnie opinii w ośrodkach olsztyńskich, kto byłby najbardziej właściwym konsultantem wojewódzkim i zaproponowano mi osobę pani doktor Beaty Moczulskiej, która przyjęła zaproszenie, od razu powiem szczęśliwie przyjęła zaproszenie i rozpoczęła pracę ponad 2 lata temu. Muszę podsumować, że pani doktor Beata Moczulska jest jednym z najlepiej pracujących na tym stanowisku konsultantów wojewódzkich w Polsce w tej dziedzinie, czyli w dziedzinie hipertensologii. I przede wszystkim, będąc również kardiologiem, pracując w klinice kardiologii tutejszego Uniwersytetu Medycznego, podjęła nie tylko starania na terenie swojego ośrodka, czyli kliniki kardiologii, aby nadciśnienie tętnicze włączyć do głównego nurtu pracy klinicznej, ale również podjęła bardzo duże starania, żeby dziedzinę nadciśnienia tętniczego, wszystkie problemy związane z naszą specjalizacją i również w ogóle z problemem klinicznym, jakim jest nadciśnienie tętnicze, szeroko propagować w województwie. I właśnie jednym z owoców takiej aktywności, bardzo rozbudowanej, pani doktor, jest tworzenie konferencji, która po raz pierwszy i z bardzo dużym sukcesem odbyła się równo rok temu i która, tak jak mówiliśmy, będzie wznawiana, kultywowana ta tradycja przez najbliższe, wydaje się, lata. Ta konferencja jest również i jej tematyka wykładowa, jest również wyjście naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, którzy dzisiaj bardzo licznie dołączyli do naszego spotkania. Sala jest pełna. Widzę ludzi młodych, w wieku średnim, lekarzy rodzinnych, lekarzy pierwszego kontaktu. I właśnie myśmy wyszli naprzeciw, szykując tematykę wykładową do poruszenia najistotniejszych z punktu widzenia praktycznego zagadnień dotyczących nadciśnienia tętniczego. Jakie są jego nowe fenotypy, jak powinniśmy nowocześnie leczyć chorobę, ale również jak postępować, kiedy z nadciśnieniem tętniczym współistnieją inne choroby układu sercowo-naczyniowego, albo sytuacje, tak jak na przykład zaburzenia snu, które dzisiaj były i będą dalej omawiane, które są wciąż niedoceniane jako przyczyna prowadząca do rozwoju i również nasilenia stopnia ciężkości już istniejącego nadciśnienia tętniczego. Mówił dzisiaj pan profesor o rekomendacjach, ale mam wrażenie, że to były takie rekomendacje bardziej naukowym okiem. Gdyby pan profesor zechciał przekazać rekomendacje dla nas, dla osób niezwiązanych ze światem medycyny, nie reprezentujących zawodu medycznego. Pani redaktor, bardzo dobre pytanie, bo oczywiście mówiłem o rekomendacjach europejskich, które obowiązują w całej Europie, ale one są dedykowane również do lekarzy, specjalistów, kardiologów, hipertensologów itd.
Ja myślę, że takim przekazem zarówno dla lekarza rodzinnego, jak również dla samego chorego na nadciśnienie tętnicze lub osoby, która może, jest szczególnie zagrożona rozwojem nadciśnienia tętniczego, pierwszym przekazaniem, pierwszą rekomendacją jest pomiar ciśnienia tętniczego przynajmniej raz w roku. Bez względu na wiek, bez względu na choroby współistniejące, pamiętajmy, że Polska jest w Europie krajem wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego i każdy z nas, nawet jeżeli poczuwa się za osobę w pełni zdrową, może mieć wyższe ryzyko niż obywatel Włoch, Francji dla rozwoju nadciśnienia tętniczego. Również pamiętajmy, że niezależnie od samego pomiaru i świadomości, jakie mamy ciśnienie tętnicze, pamiętajmy, że jednym z najczęstszych powodów do rozwoju nadciśnienia jest niestety narastająca w naszym kraju otyłość, ograniczenie ruchu, wysiłku fizycznego, skrócenie czasu snu. Pamiętajmy, że zdrowy tryb życia jest jednym, oczywiście z bardzo banalnych rekomendacji, ale jest to jedna z najbardziej, jeden z najistotniejszych czynników, żeby zapobiec rozwojowi nadciśnienia tętniczego. I wreszcie trzecia rekomendacja, o której każdy laik powinien pamiętać, że jeżeli się pojawią objawy pozornie nieistotne, ale które mogą wiązać się z nadciśnieniem tętniczym, jak bóle głowy, krwawienie z nosa, ograniczenie, zmniejszenie wydolności fizycznej, zgłosił się do lekarza, żeby ocenił nasz układ krążenia, zmierzył ciśnienie, możemy to sami zrobić również, w aptece również nierzadko i zobaczmy, jaki jest stan układu sercowo-naczyniowego. Pani doktor, druga konferencja nadciśnienia tętniczego i coraz większe zainteresowanie, zdecydowanie większa frekwencja niż rok temu, no i bardzo dobrzy mówcy. Czy na tym etapie jest Pani zadowolona, że to nadciśnienie w końcu zaczęło budzić jakiekolwiek zainteresowanie, także wśród Pani kolegów po fachu, na przykład wśród lekarzy pierwszego kontaktu? Tak, oczywiście, że jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że taka udana frekwencja, porównywalna albo nawet większa niż w zeszłym roku. Także widać, że to zainteresowanie nadciśnieniem tętniczym jest duże i będzie wzrastać. Mam nadzieję, że ta coroczna tradycja będzie przygarniać tutaj tych lekarzy, którzy będą przyjeżdżać z różnych zakątków naszego regionu. Także jak najbardziej myślę, że temat nadciśnienia jest coraz bardziej powszechny i nasze spotkanie służyło ku temu, żeby tę wiedzę jeszcze bardziej rozpowszechniać. Zaczęła Pani całą konferencję od ankiety. Ankiety, którą przeprowadziła Pani wśród specjalistów. Jak Pani myśli, jakby ta ankieta wypadła wśród, powiedzmy, takich szarych kowalskich, kompletnie niezwiązanych z medycyną? No myślę, że niestety wypadłaby dużo gorzej, aczkolwiek wyniki tej ankiety, która dotyczyła właśnie pracowników naszego szpitala, również mnie zaskoczyła, bo tak jak Państwo widzieli wyniki, ludzie, którzy mają do czynienia na co dzień z medycyną, niekoniecznie też są zorientowani w 100%, jeżeli chodzi o wiedzę na temat nadciśnienia tętniczego. Także na pewno ta ankieta dała mi dużo do myślenia i na pewno jeszcze bardziej zmobilizowała do większego szerzenia wiedzy na temat nadciśnienia. No właśnie, czyli co robić, żeby ta edukacja w społeczeństwie, także wśród nielekarzy, osób niezwiązanych z zawodem medycznym, co robić, żeby ta wiedza i edukacja były jak najszersze, jak największe? No na pewno wszelkiego rodzaju spotkania. Również Państwo, jako Gazeta Olsztyńska, jesteście w stanie nagłaśniać tą wiedzę poprzez różne artykuły, różne spotkania w internecie. Także wszelkie informacje, pod jakąkolwiek postacią, będą bardzo pomocne. Tego sobie życzę, ale też Pani jako lekarzowi specjaliście, bo moim zdaniem zawsze tak uważam, tak czuję. Im mniej taki lekarz specjalista ma pracy, tym chyba lepiej dla nas wszystkich. Dokładnie tak, Pani redaktor. Panie profesorze, jesteśmy na drugiej warmińsko-mazurskiej konferencji nadciśnienia tętniczego i przygotował Pan wykład o nadciśnieniu u dzieci i młodzieży. Czy to jest coraz większy problem?
Dokładnie tak. To duża przyjemność powiedzieć o nadciśnieniu u dzieci i młodzieży na kolejnej już konferencji organizowanej przez panią doktor Moczulską. Jak widzimy, frekwencja z roku na rok jest coraz większa i bardzo się cieszę, że problem nadciśnienia u dzieci został również doceniony. Jeśli chodzi o częstość występowania, to nadciśnienie u dzieci w takiej grupie 0-18 występuje około 3-5%. Natomiast już w grupie nastolatków to jest 10-13%. I spodziewamy się, że ta liczba pacjentów będzie wzrastała. Rośnie odsetek pacjentów z nadwagą i z otyłością, wzrośnie również liczba pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Czy miałby pan już dzisiaj jakąś receptę, bo jest pan lekarzem, od lekarzy z marszu wymagamy receptę, oczekujemy przynajmniej. Czy miałby pan jakąś receptę dla systemu edukacyjnego w Polsce, dla systemu szkolnictwa? Jak temu zapobiegać? Czy wystarczą na przykład większa liczba lekcji wychowania fizycznego w tygodniu? Oczywiście tak. Podstawą leczenia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży jest dieta i aktywność fizyczna. Powinniśmy wygonić nasze dzieci z domów, powinniśmy zwiększyć ich aktywność fizyczną, powinniśmy zadbać o dietę tych pacjentów, dzieci i młodzieży, a więc edukacja, jeszcze raz edukacja. Ale widzę, że jednak po stronie rodziców też jest bardzo duża inicjatywa, no bo jeżeli chodzi o dietę i na przykład wyganianie na dwór albo ograniczanie aktywności ze smartfonem w ręku, zwłaszcza przed snem, no to jest już rola bardziej rodzica niż szkoły. Poruszyliśmy kilka tematów. Oczywiście tak, cała rodzina musi być zaangażowana w ten proces leczenia niefarmakologicznego dziecka czy młodzieży, czy to z nadwagą i z otyłością, czy z nadciśnieniem tętniczym. Nie może być tak, że tylko młoda osoba, dziecko jest torturowane jakąś tutaj ubogokaloryczną dietą, podczas gdy pozostali członkowie rodziny jedzą sobie w najlepsze niezdrowe produkty. Także wszyscy muszą taką dietę zastosować. Podobnie jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Jeśli dziecko widzi przykład rodzica, widzi przykład starszego rodzeństwa, które praktykuje tą aktywność fizyczną w większym wymiarze, będzie mu zdecydowanie łatwiej. I ostatni problem, cyberuzależnienia u dzieci i młodzieży. Mówi się o tym coraz więcej. Nasze dzieci coraz więcej spędzają czasu przed komputerem, przed monitorem. Są eksponowane na światło. Mają problemy z zasypianiem, to o co dzisiaj mówił pan profesor Wolf w czasie swojego wykładu, zaburzenia snu jako jeden z większych problemów, które aktualnie zaczynają przeważyć. I ostatnie pytanie, panie profesorze. Czy Polska jest, znowuż to profesor Januszewicz mówił o naszym takim troszkę obciążeniu wynikającym z szerokości geograficznej. Czy tutaj, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, ta nasza szerokość geograficzna znowuż pokutuje i Polska jest, mieszkańcy Polski są w tej grupie zwiększonego ryzyka? Powiem o dzieci i młodzieży, bo tą grupą się zajmuję. Niestety nie wypadamy najlepiej. Jeśli chodzi o nadwagę i otyłość, aktualnie 30% naszych dzieci ma właśnie zaburzony skład ciała, ma nadmierną masę ciała, czy to nadwagę, czy to otyłość. Jesteśmy na 6. miejscu w Europie, jeśli chodzi o chłopców, na 13. jeśli chodzi o dziewczynki. Mogłoby być lepiej. Czyli edukacja, jeszcze raz edukacja. Pięknie dziękuję za udział w konferencji w imieniu organizatorów i pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, to dla mnie ogromna przyjemność.